Witam. Dziś na prośbę jednego widza, Konrada, pokażę Wam dwa sposoby, jak uciąć prostopapę, jeśli nie chcemy jej ciąć na oko. Po pierwsze, w nożu musimy mieć specjalne ostrze haczykowe. Po drugie, jeśli noża nie trzymamy pewnie, to jak będziemy nim ciąć papę, to on będzie nami kierował, a nie my nim, więc pamiętajmy o pewnym chwycie. Sposób numer 1. Jeśli mamy już wymiar, to przykładamy sobie metrówkę. Ja akurat sobie tutaj zrobię tak przykładowo z kawałka papy. Nadcinamy sobie teraz wymiar u góry i na dole. Następnie składamy papę. Teraz przejdźmy po niej kilka razy. I nie zostaje nic prostszego, jak przeciąć po powstałej linii. Robiliśmy to na papie podkładowej, teraz Wam pokażę, że linia też powstanie na papie nawierzchniowej, gdy zrobimy tak samo. Sposób numer 2. Jest to bardzo ciekawy sposób cięcia papy mojego kolegi z pracy i był tak uprzejmy, że zgodził się go sam zademonstrować. Trzymamy non-stop wymiar i przyciskamy końcówkę metrówki. Przeciągając zrobi się ślad. To by było na tyle. Niebawem nowe filmy. Subskrybuj kanał. Pozdrawiam. Marek Erdekarz.